Cześć, w dzisiejszym odcinku powiem Wam, jaki długi ma być pasek czterosuwie według długości pokrywy oraz rozstawu wariatora a sprzęgła. Także zapraszam. W pierwszej kolejności musimy zdjąć sobie pokrywę na wyłączonym silniku. Silnik musi być zimny, tak żeby się po prostu nie poparzyć o przekładnię CVT. Jak widzicie na obrazku, tutaj mamy sprzęgło, a tutaj już mamy wałek sprzęgłowy. I w jego osi, w jego centralnym punkcie będziemy zaczynać pomiar do wariatora, a dokładnie do centralnego punktu czopu wariatora, czyli do tej dziurki, którą tutaj widzicie na zdjęciach. Mierzymy sobie długość rozstawu osi. W silnikach 139 MB czterosuwowych mamy trzy rodzaje pasków: 669, 729 oraz 788. I dla paska 669 mm długości pokrywa będzie wynosić 40 cm. Dla paska 729 pokrywa będzie miała 430 mm. A dla paska 788 pokrywa będzie miała 46 cm. I rozstaw osi jest taki, jak widzicie, czyli dla paska pierwszego 225 mm, dla drugiego 250 oraz dla ostatniego 280. Gdyby jakieś wymiary Wam się nie zgadzały, napiszcie w komentarzach, ponieważ nie jest to w 100% przeze mnie sprawdzona informacja, aczkolwiek dla paska 669 te wymiary są prawidłowe, ponieważ taki silnik mam. Dla reszty pasków sądzę, że również będą. Pomiaru dokonujemy za pomocą miarki stolarskiej, miary rozwijanej, miary krawieckiej. Długość paska zawsze jest tym pierwszym oznaczeniem, także na razie.